Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku znów będę Wam tutaj opowiadał o skokach narciarskich i podsumuję ten niedzielny konkurs. No niestety, kolejny raz polscy skoczkowie byli tłem. Co prawda, Dawid Kubacki zanotował najlepszy występ, bo był 14. Kamil Stochy po raz drugi z rzędu zapunktował, no i stabilnie cały czas skacze, jest na 23. pozycji. To jest pewnego rodzaju pozytyw po tych treningach. Nie był tydzień temu w Engelbergu, potrenował, poskakał, no i jakby ustabilizował tą formę na tym poziomie, że no kwalifikuje się do tej topowej 30, bo pamiętamy, był z tym problem w Limehammer, ale Kubacki czy Piotr Żyła, nasi skoczkowie dobre próby przeplatają z kiepskimi, no bo z jednej strony Piotrek prezentuje fajną formę w kwalifikacjach, znajduje się w topowej dziesiątce, przychodzi konkurs, atakuje, nie ma go w trzydziestce. Kot, Wąsek skaczą całkiem fajnie, wydaje się, że może się zakwalifikują. Później się okazuje, że to jest za mało, bo jednak konkurs stał na wysokim poziomie. Zbliża się turniej czterech skoczni, a my w przeciągu tych 8 konkursów, które się odbyły, nie potrafimy jakby no wskoczyć w ogóle do tej topowej dziesiątki. Jesteśmy na 7 miejscu w tym, no, tej klasyfikacji generalnej Pucharów Narodów. Jest to wszystko rozczarowujące. Z drugiej strony skoczkowie, weterani, Kubacki i także Żyła są niechętni, jeżeli chodzi o takie wyłączanie, trenowanie. Wypowiadał się o tym Adam Małysz w studio, no bo Dawid Kubacki nie wierzył w to, że taki trening, wyłączenie może przynieść odpowiedni efekt. Zresztą pamiętamy, jak 2 lata temu za czasów Doleżala Apoloniusz Steiner zarządził jakby wyłączenie z zawodów i nakazał tym skoczkom, żeby trenowali i później skakali kiepsko. Więc tak jak mówi Adam Małysz, jeżeli skoczek nie czuję jakby tego, że taki trening, nie skakanie na zawodach przynosi odpowiedni efekt, no to później to dobrze nie zadziała. I to jest właśnie problem, że no był plan B, ale ten plan B nie wypalił. W związku z tym w tym momencie pozostaje nam liczyć na to, że ta forma przyjdzie na turniej czterech skoczni, że ten czas wyciszenia, treningi w Polsce plus do tego mistrzostwa Polski sprawią, że po świętach, właśnie przed tym nowym rokiem, polska kadra, która się właśnie uda na te zawody w Niemczech, już będzie lepiej skakać, no i forma przyjdzie, no bo to już teraz nie ma czasu, żeby jakby trenować, no bo gdyby Tumbichler zdecydował się zrezygnować z turnieju czterech skoczni i przygotowywać zawodników na ten turniej polski, z jednej strony też trzeba zaufać Tumbichlerowi, no bo przecież ten szkoleniowiec doprowadził Piotrka Żyłę do tytułu mistrza świata. Dawid Kubacki był 4. skoczkiem zeszłego sezonu, plus do tego Kamil Stoch także miał takie przebłyski. Aleksander Zniszczoł w zeszłym sezonie rozgrywał, znaczy miał taki życiowy sezon. Wąsek przyzwoicie skakał. W tym momencie tylko 4 Polaków punktuje. Jesteśmy na tej 7. pozycji w Pucharze Narodów. Brakuje tej stabilizacji, bo nasi skoczkowie mają cały czas no takie dobre pojedyncze skoki. To jest problem. Najwyżej, jeśli ten sezon okaże się niewypałem, ta forma nie przyjdzie na turniej czterech skoczni i także na ten turniej polski i także na loty, no to będzie trzeba
pomyśleć o zmianie trenera. Tomasz Tumbichler zresztą mówi o tym, że po raz pierwszy w karierze z czymś takim się mierzy, bo będąc szkoleniowcem w Austrii, no prowadząc tych młodych skoczków, czy między innymi gdy prowadził Schöfeninga, innych młodych zawodników, no to czy pomagał Witkelcowi, no to z czymś takim do czynienia nie miał, jeżeli chodzi o te takie sytuacje kryzysowe, ale mam nadzieję, że ten trener będzie potrafił jakby tych naszych skoczków no, odbudować, że w pewnym momencie ta mecha, jakby ta maszyna zacznie działać, no bo pamiętacie, po tym jak zastąpił Doleżala, efekt nowej miotły, nowy bodziec, nowy szkoleniowiec, Stok, Żyła, Kubacki zachwyceni, te metody coaching, neurocoachingu, te zabawy jajkiem, budowanie samolotów, no, nowe jazda na dyskorolce, to w pewnym momencie była pewnego rodzaju nowość, no i nasi działając według nowych impulsów, znaczy nowych rozpisek treningowych, to zadziałało. Zaczęliśmy coraz lepiej skakać. Przed tym sezonem też była pewnego rodzaju innowacja, czyli wyjazd przed sezonem na to zgrupowanie na Cyprze. Miało to podziałać na naszych zawodników, że będą lepiej skakać. Niestety to jakby to rozregulowało naszych skoczków. No odstajemy od reprezentacji Niemiec, Austrii, podopieczni Sztekla, czy także Słoweńcy i również Szwajcarzy no skaczą bardzo dobrze. Kobayashi potrafi tak napędzać Japończyków do lepszego skakania, a my no skaczemy kiepsko. Mam nadzieję, że ten okres świąteczny podziała lepiej na naszych zawodników, chyba że jakby nadszedł ten czas taki tego schyłku, tak? Kubacki, Żyła, Stoch, którzy mają swoje lata, czego się wszyscy kibice skoków polskich obawiali od wielu lat, że ci młodzi nie potrafią przejąć pałeczki. Oby nie, oby nie. Mam nadzieję, że jednak to jest taki chwilowy kryzys. Zresztą dzisiaj Dawid Kubacki pokazał, że cały czas ma potencjał na bycie liderem. Może to ci inni, którzy dominują, wygrywają, wpadną w ten kryzys, ale niestety. Teraz właśnie będę mówił wam o skoczkach ze światowej czołówki i podsumuję ten występ zagranicznych skoczków. No, Stefan Kraft odnosi swoje 35. zwycięstwo, piąte w tym sezonie, po raz kolejny staje na podium, no jest istnym dominatorem. Pytanie, czy utrzyma tą formę na zbliżający się turniej czterech skoczni, który wygrywał, ale pamiętamy, że w przeciągu ostatnich kilku lat czasem zdarzały mu się wpadki i nie potrafił udźwignąć tej roli tego faworyta. Kraft na razie goni Ahonena, jest ten niesamowity wyścig. Niewykluczone, że już w czasie turnieju czterech skoczni wyrówna osiągnięcie popularnego Jany, no bo Ahonen 36 razy zwyciężał, Kraft 35, Adam Małysz, Kamil Stoch 39, Nikkanen 46, a Gregor Schlienzauer 53. No zobaczymy, czy Austriak utrzyma tą niesamowitą formę. Już 105 razy stał na podium podopieczny Witkelca. Także istnieje taka możliwość, że dogoni Fina w czasie turnieju czterech skoczni, bo jeszcze trzech pudeł mu brakuje do zrównania się, a czterech do wyrównania, więc w czasie turnieju czterech skoczni może wyrównać i przegonić Janę Ahonena. Ciekawe, czy to zrobi, ale zobaczcie, Jan Hurle był drugi, bo Kraft w tym konkursie zaatakował z piątego miejsca, wskoczył na pierwsze, Pius Paszkę, który jest rocznikowo w tym samym wieku co Schlienzauer, który od wielu lat nie skacze. Wczoraj wygrał, dzisiaj na trzeciej pozycji, na czwartej Geiger, który spadł z drugiego miejsca. Wellinger na piątej pozycji, czyli mieliśmy aż trzech Niemców w
topowej piątce. Niesamowite. Der Schwanden, kolejny dobry występ. Szóste miejsce, a może właśnie Szwajcar w tym zbliżającym turnieju czterech skoczni będzie takim, bym powiedział, czarnym koniem. Gdy patrzę tu na dalszą klasyfikację, Granerud tym razem 11, ale warto docenić ten jego atak z 19 miejsca. Ja jestem rozczarowany postawą Polaków, no bo polscy skoczkowie w tym konkursie znów tylko dwóch zapunktowało. W topowej 15 Dawid Kubacki był 14, to jest taki jedyny pozytyw tego konkursu, ale wyobraźcie sobie, że w topowej 20, jeżeli chodzi o tą klasyfikację generalną Pucharu Świata po 8 konkursach, nie mamy żadnego zawodnika. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2008-2009, bo brakuje nam stabilizacji. Pojedyncze są dobre skoki, za dużo jest takich bym powiedział wpadek naszych skoczków. To jest przykre. Jeżeli chodzi o tą klasyfikację generalną, no to ten turniej czterech skoczni zapowiada się ciekawie, no bo z jednej strony mamy niesamowitych podopiecznych Hongachera, także Witkelca, również zawodnicy Sztekla, czy także Horgoty zaczynają lepiej skakać. Jest ten Kobayashi, De Schwanden, jeżeli chodzi o skoki szwajcarskie, więc ten nadchodzący turniej czterech skoczni zapowiada się ciekawie. W tym momencie takim liderem do zwycięstwa jest Kraft, Wellinger, czy Pius Paszke. Ale z drugiej strony Laniszek, Granerud powoli wracający do formy, czy również jeszcze do tego De Schwanden. No jest kilku takich zawodników, którzy uchodzą za faworytów, ale u nas Stoch, Kubacki czy Żyła. Niestety do tego turnieju czterech skoczni będziemy przystępować w roli drużyny, która może się nie liczyć i pozostaje nam taka rola czarnego konia. Jedynie Stoch, Żyła, Kubacki mogą zaskoczyć, ale mają potencjał, żeby zwyciężać. Tutaj teraz właśnie spoglądam na innych skoczków, którzy brali udział w tym konkursie, no i opowiem Wam o skoczkach, którzy mnie rozczarowali. Na pewno Laje, który jest przecież w tej topowej dziesiątce, jest dziesiąty w tej klasyfikacji generalnej, to rozczarował mnie, no bo zajął dopiero 26 miejsce. Patrzę na skoczków z topowej dziesiątki. Cieszy mnie siódma pozycja Kosa. Tutaj również rozczarował mnie Hajbek, no bo ten zawodnik znajduje się na 12 pozycji w tym generalce, więc ten zawodnik no, rozczarował podobnie Daniel Schuffening, który w tym konkursie zajął 21 miejsce. Na pewno Szwajcarzy jak Amman, czy również Imhoff, bo ci zawodnicy nie zapunktowali. Honoru szwajcarskich skoków bronił De Schwanden, który potwierdził wysoką formę, no i także Peyer zapunktował, ale i tak gospodarze mogą się czuć zadowoleni, bo skaczą lepiej od nas, są wyżej w Pucharze Narodów. No i Szwajcaria to jest dla mnie rewelacja tego sezonu. Po 8 konkursach największym rozczarowaniem to są Polacy. Dawid Kubacki miał walczyć o zwycięstwo w Pucharze Świata. Piotr Żyła chciał znaleźć się na podium. Kamil Stoch miał wrócić na zwycięską ścieżkę, a Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek mieli wskoczyć do tej topowej dwudziestki. Niestety, to wszystko się nie udało. Zanotowaliśmy falstart. Ten pierwszy period był fatalny. Miejmy nadzieję, że ta druga część sezonu
końcówka starego roku, początek nowego będzie zdecydowanie lepiej wyglądał. Pamiętacie, kiedy Adam Małysz szukał swojej formy, czy nawet Kamil Stoch w tych kryzysowych momentach, zwykle w nowym roku skakali daleko. Zachwycali. Miejmy nadzieję, że to wszystko będzie lepiej wyglądało. Takim pozytywnym światełkiem w tunelu jest to, że możemy wystawić 6 zawodników w zbliżającym się turnieju 4 skoczni, bo Aleksander zniszczał w Pucharze Kontynentalnym. 2 razy stał na podium, wywalczył miejsce. Mam nadzieję, że tą całą kwotę wykorzystamy. Na pewno Stoch, Kubacki, Żyła pojadą na test, także pewnie zniszczą, który wywalczył to miejsce. Pozostaje teraz się zastanowić, kto jako skoczek numery 5 i 6 powinien jechać. No bo Paweł Wąsek ostatnio nie zachwyca, Kot nie wykorzystał tych szans. Pewnie najbliższe treningi i także mistrzostwa Polski, które będą się odbywać w czasie świąt, zadecydują, kto pojedzie jako 5., 6, czy na przykład wolny Stękała, a może kogoś z młodych zawodników jak Habdas, Pilch. No zobaczymy, jak to wszystko będzie to wyglądało. Na pewno Tomasz Tumbichler będzie miał ciężki orzech do zgryzienia. Jest to najtrudniejszy moment w jego karierze trenerskiej, ale pamiętajmy o tym, że takie jest życie sportowca, że nieraz jesteś na górze, jesteś chwalony. W zeszłym roku o tej porze Dawid Kubacki zwyciężał, wygrywał na zbliżający TS. Jechaliśmy w takich dobrych nastrojach, licząc, że któryś z Polaków będzie zwyciężał. I teraz raczej jedziemy w roli takiego czarnego konia, drużyny, która może zaskoczyć, choć pewnie większość kibiców jest teraz rozczarowana postawą polskich skoczków. Nie podoba mi się brak tej stabilności, no ale ja wierzę w Tomasza Tumbichlera. Mam nadzieję, że znajdzie antidotum na to, co się dzieje, że nasi skoczkowie jakby zostaną wyleczeni i wrócą do tej formy, bo jednak odstajemy, jesteśmy niestabilni. No, reprezentacja Austrii i także Niemiec prowadzi przed nami. No, Hongacher, trener reprezentacji Niemiec, w zeszłym sezonie rozczarowywał, poniósł wielką klęskę, był poza podium, jeżeli chodzi o ten Puchar Narodów. Co prawda Niemcy potrafili z wielkich imprez przywozić medal, ale rozczarowywali, nie wygrali turnieju 4 skoczni, zaangażowali rzeszę naukowców, także zmienili, dokonali roszad, jeżeli chodzi o te struktury w reprezentacji, zrobili pewnego rodzaju takie przewietrzenie szatni. Eisenbichler wypadł z kadry, także jeszcze do tego Schmidt. Kilku zawodników skoczyło, tych drugoplanowych. Naukowcy, nowy trening, dobre przygotowania. No i Hongacher na razie w tej pierwszej części sezonu triumfuje. Potrafi jakby dotrzymać kroku Witthelcowi. Ale pamiętajmy, że w ostatnim czasie ten turniej albo zwykle wygrywali Polacy, albo Kobayashi. No, reprezentacja Austrii nie wygrywała. Czy także do tego jeszcze Niemcy nie potrafią od czasów Svena Hanawalda 20 kilka lat nie potrafią wygrywać tego turnieju i jakby wytrzymać tej presji, a będzie ona jeszcze większa, no bo powiedzmy sobie szczerze, Paszke, Wellinger, Geiger, ci zawodnicy są w niesamowitej formie i tym bardziej właśnie w Oberstdorfie
Wszyscy będą liczyli na to, że no, Niemiec wygra, że rozpocznie z wysokiego C skoczek ten zbliżający się turniej. Kraft czy Hürle też będą uchodzić za jednych z faworytów do zwycięstwa, ale niewykluczone, że to taki na przykład Granerud, który powoli jeszcze nie jest taki stabilny, ale wraca do formy, czy może Laniszek, który coraz lepiej skacze. Któraś z tych nacji, któryś z tych zawodników może jakby pokrzyżować plany, szyki tym faworytom. Na przykład może Timi Zajc nas zaskoczy jako ten przedstawiciel młodego pokolenia. Przykre jest to, że niestety w tym momencie żadnego z Polaków nie możemy wymieniać jako faworyta do sprawienia takiej niespodzianki. Ja chciałbym, żeby właśnie Gregor de Schwanden taką niespodziankę sprawił i, no i dokonał takiej rzeczy, której nie dokonał Simon Amann. Wyobraźcie sobie, że przecież Simi wygrywał wszystko, a jednak w turnieju czterech skoczni nie potrafił wygrać nawet w tym swoim pre-time, ale byłby to chichot historii. Często właśnie jakby sport, życie lubi tworzyć takie historie, że zawodnik z takim starszym wieku, na którego nikt by nie stawiał, będąc w życiowej formie, może wygrać taki turniej czterech skoczni. To byłoby coś pięknego właśnie, gdyby Pius Paszke, zawodnik, który jest podobnym w tym samym wieku rocznikowo, co Gregor Schiedenzauer, który już nie skacze od wielu lat na nartach. Chciałbym, żeby właśnie tacy nieoczywiści sportowcy wygrywali taki ten turniej. Nie faworyci, nie Kraw, który wygrywał turniej czterech skoczni, nie reprezentant Niemiec, nie Kobayashi, który kilka razy wygrywał ten turniej, tylko właśnie taki de Schwanden, Pius Paszke. To byłoby coś pięknego, gdyby udało mu się wygrać ten turniej. Jeśli podobał Wam się mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, w najbliższym czasie pewnie będzie tutaj piłka nożna u mnie na kanale królować. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!